Edmund Kolanowski, urodzony w dniu 24 października 1947 roku, zmarł 28 lipca 1986 roku w Poznaniu. Polski seryjny morderca, nekrofil, skazany na karę śmierci i stracony przez powieszenie. W wieku 15 lat zaczął zaczepiać kobiety w centrum Poznania. W 1966 roku został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności za pobicie. Na wolność wyszedł w listopadzie 1967 roku. 7 maja 1983 roku uciekł z zasadzki zastawionej przez milicjantów na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu. Milicjanci w toku prowadzonych czynności śledczych dotarli do zakładów Polena w Poznaniu i 16 maja 1983 roku aresztowali Edmunda Kolanowskiego, który pracował tam jako palacz. Po 4 miesiącach podejrzany przyznał się do zabicia dziewczynki.